Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Testowanie oprogramowania. Aktualnie znajdujemy się na stronie w3schools.com, gdzie po kliknięciu w zakładkę Tutorials, a następnie Learn SQL i kliknięciu jeszcze w przycisk Try it yourself, zostaniemy przekierowani do strony z tabelami. W tych tabelach znajdują się przykładowe dane, które posłużą nam właśnie w dzisiejszym filmiku do nauki klauzuli inner join. Mamy tutaj na przykład kategorie jakieś przykładowe zamówienia, produkty i tak dalej. Jednak na początku powiedzmy sobie, co to jest takiego ta klauzula inner join. Inner join służy nam po prostu do łączenia wierszy z dwóch różnych tabel, z przynajmniej dwóch różnych tabel. Na przykład właśnie, zobaczmy sobie przykład w tabelce orders, tak? Mamy tutaj dostępne zamówienia. Mamy tutaj order ID, customer ID, employee ID, datę i tutaj jakąś wysyłkę. I teraz tak. Mamy tutaj jakieś cyferki 90, 81, 34 i tutaj podobnie. Nie mamy tutaj ustawionego imienia i nazwiska na przykład klienta albo imienia i nazwiska pracownika. Ale jak sobie zobaczymy, tutaj mamy na przykład piątkę, to poszukajmy sobie tabeli z employees. Tak, tutaj jest taka tabela i zobaczmy, co kryje się pod piątką. Pod piątką kryje się jakiś Steven Buchan czy coś takiego. Tak, mamy tutaj jego imię i nazwisko. Więc no tutaj mamy jakieś powiązanie pomiędzy dwoma tabelami. A chcielibyśmy sobie napisać takie zestawienie w SQL-u, które wyświetli nam wszystkie właśnie te tutaj tabelki, które są, tylko że zamiast piątki będziemy mieli podstawione imię i nazwisko tego pracownika, który powiedzmy sprzedał to dane zamówienie. I teraz tak, żeby to zrobić, będziemy musieli użyć inner joina. Zobaczmy, jak to by było bez użycia inner joina, tak? Czyli byśmy sobie wybrali selecta, bardzo dobrze wiemy, jak używać z poprzednich lekcji związanych z SQL-em, byśmy sobie określili, że chcemy, żeby nam zwróciło, powiedzmy może na początku jeszcze order ID, employee ID, order date, tak i jeszcze powiedzmy albo tyle, tylko te trzy wiersze, skąd? Z tabeli oczywiście orders, zamówienia. I jak sobie klikniemy run SQL, to widzimy, że mamy właśnie takie zestawienie stworzone, tylko nie podstawiają nam się tutaj odpowiednie imię i nazwisko tej osoby, bądź jakieś inne dane, które byśmy chcieli wyciągnąć z tej tabeli employee. I teraz tak, ja sobie w nowym oknie otworzę dodatkowo jeszcze raz ten widok i podejrzymy sobie, co jest w tej tabelce z pracownikami employees. Jak widzimy, mamy tutaj imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, jakieś notatki o tej osobie. No i tak, stworzymy sobie takie zapytanie, które połączy nam te dwie tabelki i określi, że jest pewna relacja między nimi. I sobie zobaczmy, gdzie jest ta relacja. No, relacją jest oczywiście employee ID, tak? Bo tutaj mamy piątkę, szóstkę, czwórkę i one odpowiadają temu pierwszemu wierszowi w tabelce, tak? 1, 2, 3, 4, 5. I taką relację sobie napiszemy, więc mówimy, hej, select, weź mi order ID. Wcześniej możemy sobie określić również, z jakiej tabelki ma nam wziąć, tak? Bo będziemy używali ich kilka. Więc weź mi order ID, ale z tabelki orders, tak? Zamówienia. To samo, weź mi z datą zrób, tak? Weź mi też datę, bo datę też będziemy chcieli wyświetlać z tabelki orders, ale nie do końca będziemy chcieli wyświetlać te employee ID, bo chcemy już tutaj podstawić, powiedzmy, first name i last name, tak? To mówimy, hej, ja nie chcę tego employee ID. Ja chcę, żebyś ty mi wziął na przykład first name. Z jakiej tabelki? Z tabelki, jak sobie zobaczymy, to jest w tabelce employees. Więc wpiszmy sobie nazwę tej tabelki. Okej, myślę, że literówki nie zrobiłem. Jak zrobiłem, to potem poprawimy. No i to samo chcemy zrobić z last name, tak? Bo last name będziemy chcieli jeszcze wyświetlać. Możemy również jakąś datę urodzenia, zdjęcie, czy jakieś notatki. I zróbmy to samo z last name. Oczywiście z tabeli
employees, żeby nasz SQL wiedział, o jaką tabelę chodzi. I teraz tak, mówimy mu, hej, chcemy te dane wyciągnąć z tabeli orders, ale również chcemy wyciągnąć te dane z innej tabelki. I do tego używamy inner joina. I podajemy, z jakiej tabelki jeszcze będziemy korzystali. No to będziemy korzystali z tabelki employees, tak? I teraz mówimy tak. Mamy te dwie tabelki, tak? Już tam SQL wie, że te dane będą wyciągane z jednej i z tej drugiej tabelki. Ja może sobie zrobię tutaj enter, tak? Żeby było czytelniej, że tutaj używamy tego inner joina. I mówimy mu tak, ale chcemy jeszcze SQL-u, żebyś połączył mi relacje, że na przykład, żebyś faktycznie mi za piątkę tutaj podstawił właśnie tą osobę Stevena Buchana, powiedzmy. Nie wiem, jak to się po tym języku czyta, te nazwisko. I żeby tu był po prostu ten Steven, tak? Że na przykład order ID jest podporządkowany Stevenowi, bo jest oczywiście ID 5. No i tutaj data to już nas nie interesuje, ale też będzie właśnie związana z tym zamówieniem. Więc mówimy, hej, tu jest jeszcze relacja. Czyli mówimy on, relacja jakaś jest i określamy gdzie. No to naszą relacją jest na pewno z tabeli orders employee ID, tak? Czyli to. I to musi być równe temu, co jest w tej tabelce jako employee ID. Czyli tutaj odwołujemy się do employee ID z tabelki employees. I jak sobie klikniemy run SQL, to widzimy, że otrzymaliśmy tego Stevena Buchana na pierwszym miejscu i nam z automatu podstawiły się poprawne dane, które wyciągnęliśmy z drugiej tabelki, tak? Więc tutaj użyliśmy i tabelki orders, i tabelki employees. I teraz tak, ja sobie to zapiszę do notatnika, otworzę sobie notatniczek, wkleję sobie i zrobimy coś jeszcze bardziej trudniejszego. Jak widzimy, tutaj z employee sobie poradziliśmy, ale na przykład mamy jeszcze coś takiego jak shipper ID. To jest jakaś wysyłka, tak? I tutaj mamy użycie kolejnej tabelki. Tu jest na przykład trójeczka i jak sobie wejdziemy do tabelki shippers, to widzimy, że za trójeczkę mamy jakiś federal shipping, tak? I znowu nie będziemy chcieli wyświetlać tej trójeczki, tylko będziemy chcieli jeszcze połączyć się z jedną tabelą i z tej kolejnej tabelki wyciągnąć właśnie ten shipper name, tak? I może dodatkowo sobie fona wyciągniemy dla tej wysyłki. Więc do dzieła. Skopiujmy sobie to, co sobie aktualnie wkleimy sobie to, co aktualnie skopiowaliśmy. Czyli tak, tutaj mamy select orders, to i to i to. I będziemy chcieli, powiedzmy, jeszcze tutaj zobaczyć, jaka jest wysyłka, ale nie będziemy chcieli tutaj wybierać shipper ID, tylko wybierzemy sobie z tabelki shippers shipper name, tak? Więc mówimy, hej, tutaj jeszcze employees jest używany, orders i jeszcze chcemy na końcu podacie z tabelki shippers. Okej. Żeby było wyświetlane te shipper name i tak jak powiedziałem, żeby jeszcze było wyświetlane ten telefon do tego wysyłkarza, tak? Do osoby, która nam to wysyła. Więc jeszcze mówimy, że chcemy ten adres, ten oczywiście numer telefonu, czyli phone sobie wziąć. From orders, tak? To jest nasza główna ta tabelka, z której wyciągamy i łączymy. Boom, łączymy z employees, to już jest tam połączone. Relacja i jeszcze raz robimy inner joina, tak, bo chcemy kolejną tabelkę połączyć. Tym razem łączymy tabelkę tak samo, powiedzmy, tak samo łączymy z shippers, tak, bo chcemy w tej tabelce jakieś kolejne zasoby pobrać, czyli ten shipper name i phone. I określamy znowu relację. Hej, jest relacja. Znowu orders. Shipper ID jest naszą relacją z shippers i zobaczmy, jakie tam jest pole, które odpowiada właśnie tym ID-kom. Shipper ID, prawda? Więc sobie kopiujemy, wklejamy i coś takiego powinno już nam działać. I jak widzimy, boom, otrzymaliśmy wszystkie poprawnie właśnie zestawione ze sobą tutaj dane w
połączeniu z trzema różnymi kolumnami. I waszym zadaniem domowym, jeśli chcecie jeszcze bardziej poćwiczyć właśnie inner joiny, to jest takie, że musicie również wstawić tutaj customer ID, a dokładnie jego imię i nazwisko, które oczywiście będziecie mogli sobie pobrać z tabelki customers, tak? Imienia i nazwiska nie ma, to macie jeszcze bardziej ułatwione zadanie, bo nie będziecie musieli wybierać dwóch wierszy, tylko jeden. Customer name, tak? Czyli sobie jeszcze dodatkowo robicie selecta, odwołujecie się do customers tam i do tego customer name i dalej sobie robicie inner joina, tak? I powinniście dostać również tutaj imię, pełną nazwę właśnie customer. Jeśli chciałbyś dodatkowo zgłębić wiedzę z zakresu testowania, oprogramowania, to serdecznie zapraszam Cię na jeden z moich właśnie czterech kursów, czyli praktyczny kurs testowania, oprogramowania, w którym od początku, od zera uczymy się podstaw testowania manualnego. Posiadam także kurs Postman od podstaw testowania REST API, troszeczkę taki bardziej zaawansowany kurs dla osób, które właśnie chcą się nauczyć testowania API wykorzystując narzędzie Postman. Posiadam także kurs Jira od podstaw, gdzie uczymy się zarządzać projektami, tworzyć zgłoszenia w Jira i odpowiednio projekty konfigurować oraz kurs związany z automatyzacją testów WebDriver.io z językiem TypeScript i narzędziem CI/CD Jenkins. Oczywiście po możliwie najniższej cenie będziecie mieli możliwość otrzymania tych kursów, w opisie będziecie mieli również linki. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za dzisiejszy odcinek i już w przyszłym tygodniu powinien pojawić się kolejny odcinek serii Testowanie oprogramowania.